Co u tego młodego, co przesadził z rogami? Przesadził? Brunek, czy ty chcesz mi powiedzieć, że gdyby wziął troszkę mniej, to byłoby okej? Okay? Jezu, pytam się tylko. Dobrze, żyje. Robi spektakl w szkole o narkotykach. O, no i widzisz, bardzo pięknie. No. Wszystko zakończy się happy endem. Czy ty się w ogóle słyszysz? Co ty pieprzysz, człowieku? Co się zakończy happy endem? Jezu, weź wyluzuj, o co ci chodzi? Czepij się tego Marcina, czy jak mu jest. Ja mu kazałem kupować dragi. Mateusza, i problem nie polega na tym, że kupuje dragi, tylko dlaczego to robi. Przecież nikt ich nie rozumie, my ich nie rozumiemy, same siebie nie rozumieją. Siedzą tylko w tej kupie, a tak naprawdę są strasznie samotne. Wszyscy im mówią, że nie są ambitni, że nie chcą pracować. Oni zapieprzeły jak jakieś chomiki w kółku. Nie wiedzą po co, nie wiedzą w jaki sposób budować związki, czy jak radzić sobie z problemami. A potem tacy ludzie to wykorzystują. Mówisz o nich czy o nas? Ja rozumiem, że się martwisz o te dzieciaki, ale zbastuj trochę, stary. Gwarantuję ci, że one nawet w połowie się nie martwią o ciebie, tak jak ty się martwisz o te dzieciaki. Mówisz tak dlatego, bo nie widziałeś go leżącego na ziemi. Ja myślałem, że on nie żyje. Wiesz, co myślę? Że dealer to jest największe ścierwo. Że to jest gówno, nie człowiek. Że jest gorszy od pijanego kierowcy. Nie, przesadzasz. Nic nie jest gorszego od pijanego kierowcy. Że to są mordercy, Bruno. I dobrze wiedzą, co robią. Polują na te dzieci, a potem je zabijają. Na raty. Taka jest prawda.